Elo ludziska, z tej strony Lodari, witam was w drugim odcinku Zagrajmy w Elder Scrolls Online. No i kontynuujemy sobie przygody naszego Mauleusa. Jesteśmy w tym samym miejscu, co skończyliśmy poprzedni odcinek, nic tutaj nie robiłem. Nagrywam zaraz po poprzednim, chwilę przerwy sobie zrobiłem, tylko jesteśmy w poprzednim odcinku, generalnie wysadziliśmy statek, wskoczyliśmy do wody z broi płytowej, musieli nas ratować i generalnie no jesteśmy teraz nie wiadomo gdzie. Przeszukuję sobie tutaj na szybko rzeczy. No, on się na razie najwyraźniej nie gniewa, że ja sobie przeszukuję te rzeczy. To nie będzie nam potrzebne, tutaj coś jest, jakiś kamień. O, tutaj bym zapomniał. Kolejny wytrych, bardzo fajnie. I co, no i porozmawiajmy z kimś, żeby się dowiedzieć, co się z nami stało. Ale najpierw, zanim porozmawiamy, to tak naprawdę przydałoby nam się zmienić nasze uzbrojenie właśnie na bardziej takie płytowe. I te spodnie jeszcze by nam się przydało. A, mamy jeszcze lepsze buty. Wyglądają bardzo słabo, ale to bardzo słabo, ale no to zrozumiałe, że jakieś tam elfickie są, ciężkie buty takie. No wiadomo, elfy to te, a to nic nie potrafi zrobić porządnie. Dobra, no ale pogadajmy z tobą. So, care to tell me what you're doing on that slaver ship? No co mogę powiedzieć? No, złapali mnie i próbowałem uciec. This is the port town of Sadenin, on the island of Vardenfell. We fished you out of the burning wreckage of a slaver ship near Firemouth. If you're not a slaver, why were you dressed as one? Byliśmy przebrani, staraliśmy się uciec z statku. We? I'll let Governor Salvi sort this out. She wants to see you. Best not to keep her waiting. Dobra, porozmawiam z nim. O, chwila. Najpierw ja bym sobie zobaczył, czy tutaj nie ma czegoś ciekawego. No nie wiem, chyba chleba nie będę brał, ale o, to już jak najbardziej. I alkohol, o, jeszcze jak. Alkohol, tak. Lubię. Nie odmawiam nigdy. Coś tu jeszcze macie, co macie w tych workach? Jakieś crafting materials. Co mamy tutaj? Mamy jakiś kufer. Mamy rękawice, ale są słabsze od naszych. Mamy łuk, ale do łuku nie bardzo chcemy. Nie będziemy używać łuku. Mamy jakieś pomidory, ale myślę, że nie będziemy tracić miejsca na takie rzeczy. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Nie bardzo. O, nie, chyba nie tutaj chcieliśmy iść jeszcze. Dobra. Tu już wszystko widzieliśmy. Tutaj też. No to idziemy tu. Za tym gościem, który nas uratował. Oczywiście zapomniałem znowu stopera, no bo to jest standardzik już, prawda? Stoper to nie, po co stoper? Po co, najlepiej godzinny materiał, nikt tego nie będzie oglądał, ale będzie materiał godzinny. Będę wrzucał tydzień w sam raz. Dobra, z nim nie mogę pogadać. Gdzie ja muszę iść? Aha, tam muszę iść, on idzie właśnie tam. Ale ja zanim on tam pójdzie, to ja bym sobie jeszcze zobaczył, czy nie mają tutaj przypadkiem czegoś ciekawego. A tu byliśmy już. No to nie, dobra, to nie, to już najwyraźniej nic nie mają. Tutaj jakiś czarodziej, tfu. O nie, jeszcze wpadliśmy do wody przez tego czarodzieja, wszystko przez tych czarodziejów. Obrzydliwych. Dobra, w każdym razie jak się z powrotem dostać tam na ten podest? Tu jest chyba wejście. Hop. Hop. I hop. Dobra, jesteśmy z powrotem. No wbijamy tutaj, wchodzimy, znaczy się.
Let me just record the name in my ledger. Not this one. Governor Selby doesn't want an official record. Really? Very well. The governor's in her office. Jakiś tajemniczy list. Czy nie ma tutaj czegoś przypadkiem, co mogłoby mnie zainteresować jeszcze zanim tam pójdę? Tu już jest kradzież. Tutaj jest książka, możecie sobie przeczytać. Pierwsza strona, druga strona, ja to może później przeczytam. No nie będziemy kraść stąd raczej. Nie ma tu nic ciekawego, takie o. Chwileczkę, może się mylę jednak. To się może przydać. Ritual object. Czyli obiekt rytualny. The pact. Czyli tu jest... jakiś chyba list, który mówi, że ktoś jest wolny. Wolnym człowiekiem, nie jest już niewolnikiem. Dobra, w każdym razie, no tutaj już nic nie znajdziemy ciekawego. Tamtędy nie będziemy wchodzić, bo generalnie nie powinniśmy tu być, więc pójdziemy tutaj. Masz coś jeszcze ciekawego, człowieku? Mogę z tą pogadać? Unusual for the governor to omit items from the official record, but I'm just her clerk. You'd better head inside and talk to the governor now. Dobra, to ja pogadam sobie z tą panią gubernator. Witaj. As governor of this region, I have questions that need to be answered. We found you among the wreckage of the slaver ship, and we found a strong box with your name on it in another wreck. I'll give you the strong box if you tell me the truth. No dobra, no chyba nie ma sensu tego ukrywać. No, generalnie pomagałem agentowi Morak Tang. Ona miała zlecenie na zabójstwo tego kapitana statku, na tych nadzorców. Did she? And where is this writ? I don't see any writ. And without a writ, all I have is a murder. Take your strongbox, but we'll hold on to you until I have proof of your claim. I have no patience for tale tellers or slavers. No dobra, no mówię prawdę przecież. A moment, governor. Here's my honorable writ of execution for the slaver captain. These papers appear to be in order. We're done here, hero, but don't worry. I'm sure we'll see each other again. Tajemnicza babka. I suppose you can go now. And we'll leave your name out of the official record. Just don't make me regret this. Nie będzie pani żałować, gdzie? Tutaj jest jakiś list od jednym z rodów, chyba to są jakieś rody tych elfów. Na każdym razie, co my chcemy? My chcemy ciężkie spodnie. Kolejny punkt w staminę. I co, mamy tutaj uppercut, mamy, ale myślę, że my weźmiemy sobie coś innego, a mianowicie weźmiemy sobie... O, to się przyda, to jest atak dystansowy, jeszcze stunuje na ileś tam sekund, na 1, ileś tam sekundy. Bardzo fajna umiejętność. I weźmiemy sobie leczenie. Na pewno nam się przyda leczenie kiedyś, jak będziemy w tarapatach, to będziemy mogli użyć leczenie, żeby się uleczyć. To będzie całkiem przydatne. Tutaj mamy kolejną księgę, którą daję wam do przeczytania. Tutaj kolejna księga. O, tutaj będzie dużo czytania dla fanów serii. W kominku mamy wytrych. Dobra, nie wiem, czy to są te przedmioty, są jakoś losowo rozdawane, czy co. A w każdym razie... On sobie zostawi jakieś grzyby. Dobra, nieważne. Dobra, już jestem. Co chodzi?
So much blood. They need help. Powiedz mi, co się stało. I'm not exactly sure. The buoyant armager was accompanying Canon Valasar on a mission for Lord Vivec, but something terrible must have happened. Canon Valasar sent me to find help. She's on the road just outside of Sedanin. Will you help them? Oczywiście, że pomogę. Pójdę z nich znaleźć. What? O, jest. Takie niezłe zbiorowisko się tu zrobiło. Forgive me, Outlander, but I have enough to deal with. I'm just a simple tribunal priest, and the trouble at the ancestral tomb was too much for even our buoyant armager to deal with. I have failed Lord Vivec and left a colleague alone at the tomb. A co się stało w tym grobowcu? Lord Vivec sent the three of us to seek guidance at the Andrano ancestral tomb. We were attacked when we got there, and our guard was seriously hurt. I barely got her to safety, but we failed to complete the mission Lord Vivec bestowed upon us. Jest, było was trzech? Wspomniałeś coś o kolejnym kapłanie. Canon Levul. He remained behind after we retreated from the tomb. I know he wants to get back inside and ask Lord Vivec's questions, but there's no way he can get past the Daedra or ask the questions on his own. May the three grant him wisdom. Mogę tam pójść i pomóc mu. Tanisa, what's wrong? Someone help! By the three! First a wounded armager, now this! By dawn and dusk, evil creeps through the shadows of my beloved Vardenfell. But an outlander arrives to aid my people, just as I have foreseen. Those words! What do they mean? What happened? Nie wiem, coś wstąpiło w tą kobietę chyba. Merciful Azura, the mother soul spoke through you. It's a miracle. Lord Vivec, protect me. That was Azura, the queen of the night sky. And you, she spoke directly to you, Outlander. I'm surprised the Daedric prince would risk Lord Vivec's wrath to proclaim a prophecy. But she did say you were here to aid us. Ale co tu się stało tak właściwie? The Daedric prince Azura possessed that woman and spoke through her. I've heard of such occurrences, of course, but to witness such an event. She said evil creeps through the land. I wonder if it has anything to do with what we saw at the tomb. A powiedz mi więcej. Albo no o tej misji generalnie, co wy tam chcecie zrobić? A matter that concerns Lord Vivec. I received specific questions to ask while Levul concentrated on summoning his ancestor. The Daedra ruined those plans when they fell upon Urnsi and we were forced to flee. Daedra? Vile creatures from oblivion. You hear about an odd ghost or a nest of vampires, but never Daedra. Please, if they're still there, they'll rip Canon Levul apart. He's definitely not a warrior. Just look at what they did to the Buoyant Armager. The Buoyant Armagers comprise one of the military orders of the Tribunal Temple. They seek to emulate Lord Vivec's deeds through actions and words. Poor Urnsi. Those monsters went straight for her. Her blood flowed like lava from Red Mountain. Where are you from? Children learn of Red Mountain before they even taste Flynn. Dobra, nie chcę żadnej górze słuchać. Powiedz mi coś o Azurze. Cruel but wise Daedric prince of dawn and dusk. She's one of the good Daedra, for what that's worth. But for her to speak through an innocent means something terrible is about to happen. Why else would she dare Lord Vivec's wrath? A co, oni się nie dogadują z tym Lordem Vivekiem? What do they teach you where you come from? Lord Vivec's a living god! Azura is merely the anticipation of Sothaseel. Vivec stands as the present and the future, while Azura clearly represents Vardenfell's past. So no, they don't get along. A kto jest, kim jest Lord Vivec? You don't know Lord Vivec. A czego się tak dziwisz? One of the living gods of the Dunmer Tribunal. You must be new to our land, Outlander. But there's no time. Canon Levul remain behind. He needs help if he's going to get inside the tomb and ask Vivec's questions.
Vivek jest żywym bogiem? Yes, one of the god monarchs of Morrowind. He's the warrior poet who lives in a grand palace in Vivek City. Lord Vivek sent us on this holy mission to request information from Canon Levul's ancestor. It breaks my heart that I have failed him. Dobra, to lecimy w każdym razie pomóc temu człowiekowi, znaczy temu elfowi, z tego co zrozumiałem. Co to jest? Nawet nie chcę wiedzieć. Ale w każdym razie słyszałem, że tam zaległy się jakieś plugastwa, trzeba je wybić wszystkie. O. Those monsters. It's too dark. Did Canon Valasa send you? Oh, she did, didn't she? That means she made it to Sadenine. Vivek be praised. Will you help me complete my mission? It would be sacrilege if I don't enter my family's tomb and make Lord Vivek's inquiries. To jest twój rodzinny grobowiec. As the saints declare, the tribunal always provides. We'll need to be cautious, however. Daedra invaded the tomb. Makes it hard to talk to one's ancestors while monsters try to eat you. I'll also need your help when we reach the summoning chamber. No, jakiej pomocy potrzebujesz? Lord Vivek's inquiries. While I summon forth my ancestor spirit and concentrate on maintaining the connection, you must ask the questions. He insists we use the exact phrasing. We can go inside when you're ready. Dobra, no to szybko lećmy tam. We're really going to do this. I wish I knew how Daedra got into my family tomb, but I'm sure you can handle them. At least you know they're there. They ambushed poor Armiger Urnsi. Took her completely by surprise. Follow me. Dobra, lecimy. Follow me, but keep an eye out for those Daedra. Nie ma strachu, żadna bestia mnie nie pokona. Już nie z jedną sobie poradziłem. Fajnie wygląda tutaj, tak klimatycznie bardzo, ten art. Aczkolwiek mógłby się wczytywać trochę szybciej. Dobra, jesteśmy. Okej. Dobra, czy tutaj ktoś jest? Mamy tutaj jakiegoś śmiałka też, bo tam są jakieś dziwne... Mamy hełm. Mamy urny i w jednych z nich znaleźliśmy rękawice. Dobra, nieważne. Tam jest kolejny śmiałek. Ale my sprawdźmy, czy nie ma tutaj czegoś jeszcze przydatnego. Dobra, w każdym razie, co tu się znajduje? Nie możemy tego tworzyć? Dobra, no to w takim razie lecimy tam. To jest jakaś skrzynia. Aha. Mam przepełniony ekwipunek, muszę coś z tym zrobić na szybko. Dobra, wyrzućmy jabłka. Wyrzućmy to. Dobra, wrzućmy chleb. Nie wiem, czy to będzie jeszcze potrzebne. Nie wygląda na to, więc to wyrzućmy. O właśnie, mamy jakieś buty. Znaczy spodnie. Bardzo fajnie. To jest zielone, w dodatku jakieś lepsze. Dobra, to wyrzućmy, to wyrzućmy, to wyrzućmy. O, chwila. Dobra, tego nie będziemy wyrzucać. To jest coś jednak warte. Mamy lepsze buty, to te wyrzućmy. Pozbądźmy się właśnie balastu. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Mamy dwa potwory. Ciekawe, czy mnie... Pewnie mi zauważą. A jak tak wolno podchodził? A nie, niestety. Dobra, walcz. Twarde są. Ale nie mają zasięgu do mnie, kiedy używam mojej włóczni. Dobra, leżą. Coś broniły tutaj? Czegoś nie bardzo, dobra.
Lecimy dalej. Nie ma czasu do stracenia. This used to be such a peaceful place. I came here as a young acolyte. Coś tu jest? Jakieś księgi okultystyczne, jakieś tutaj, o Jezu, jakaś postać, o mam jakiś kufer. Dobra, tu nic więcej nie ma, tutaj jest kufer jakiś. Co tu jeszcze? Jakieś urny, ale te urny to już zostawmy chyba w spokoju. Nie wiem, dobra, weźmy to. Weźmy jakiś wytrych. W urnie, dobra. Tu jest kolejny przeciwnik. Masz, żryj to. Giń, dobrze. Udało się na szybko to zrobić. Co dalej, co dalej? Tutaj jest kolejny przeciwnik. Giń. A ty. Dobra, padła. To było szybkie. Lecimy dalej. Okej. Tam jest kolejny, więc musimy się nimi zająć. Dobra. Mamy go. Czy tutaj coś się znajduje jeszcze? Kufer jest pusty, lecimy dalej. Jest kolejny kufer, tam są kolejni przeciwnicy. Trzeba się nimi zająć. A masz. O cholera, całkiem twardy. O cholera. Musimy się uleczyć. O cholera, jasna. Dobra, leczenie. Dobra, mamy to. Teraz tylko jeden został. Nie, jeszcze żyje. O cholera. Leczenie. Czwórka. O. Dobra, zginął. Teraz tylko ten ostatni został. Użyjemy na nim wszystkiego, co mamy. Ach, więził nas, dobra. Leczymy się. Używamy naszego ciosu. Bijemy go. Leczymy się. O, ta magia światłości się przydaje bardzo. Okej. Tam mamy jeszcze jednego przeciwnika, ale już chyba oni cały czas się będą pojawiać, więc musimy szybko po prostu zrobić to, co mamy zrobić. We're nearly there. Then we can summon my ancestor. Dobra, kolejny przeciwnik. Tym się rozprawimy dosyć szybko, podejrzewam. O, ten nie przewraca się po tych naszych oszczepach. Dobra, nie żyje. Coś tu jeszcze nie, nic nie ma raczej. Gdzie jest ten nasz, o, chyba pobieg przodem. The summoning chamber. I'll call forth my ancestor, then you can ask Vivek questions. Dobra, to chwila. Ja najpierw muszę sobie przypomnieć, jak one wyglądały, te pytania. Hasn't my rest been disturbed enough by those filthy Daedra? Why do you summon me, descendant? My lord Vivek has inquiries that only you can answer, my lady. My companion will present them with your permission. The heart of the poet. Very well. Ask Vivek's dobra. Questions. Zobaczmy, pogadajmy z nią. Ask the warrior poet's questions, Outlander. Ah, Lord Vivek always had a way with words. Tell him to rest assured.
the heart remains safe. I wonder why that concerns him. Ask the remaining questions, as my time here is short. An enemy of old, yes, but not the one wróg, najwyraźniej. Nie wiem, co to jest Sota Seal, muszę się dowiedzieć. He even experimented with his divinity, drawing energy to study before returning it. Loss will come, he foresaw, but not until the collapse of the temple. Now back to sleep. Nie wiem, dużo mi to nie mówi, ale może jemu coś powie. Let's talk outside. No dobra. Co z tymi dedrami? Jeszcze tutaj coś w tym pomieszczeniu znajdę ciekawego. Kilka urn. Co to jest, nie mam pojęcia. Dobra, tego nie chcemy. Tego też raczej nie chcemy. Czy w tych urnach coś jest? Nic nie ma. No dobra, w takim razie wydaje się, że to jest koniec. Zobaczmy. Mamy jakieś rękawice, ale raczej nie chcemy rękawic. Mace. Mace to jest ta dwuręczna, czyli to co mamy teraz. Dobra. Wchodzimy do jakiegoś holu. Mamy kufer, mamy kość, wytrych, kolejny wytrych. O, magma. One się z jakiejś lawy wydostają. Jakieś osiągnięcia odblokowaliśmy. Dobra, my tu chyba byliśmy, więc nie chcemy tutaj już, musimy już wyjść. Dobra, otwieraj to, one cały czas się pojawiają, nie ma szans, żeby z ich wszystkich wytłuc. Ale jeszcze tu wrócę i sobie z nimi poradzę. A na razie pogadajmy z tym i zapytajmy, czy się czegoś dowiedział. Z tych pytań, bo te pytania to no, nic mi nie mówiły kompletnie. Nie wiem, co to jest Sota Seal, nie wiem, co to za przeciwnik stary tego Viveka, Lorda Viveka. Na razie mało mi to mówi. Nie wiem, czy powinno mi to coś mówić. Mamy tutaj kolejnego jakiegoś śmiałka. Thank you for helping me complete my task. Now, I need to return to Vivek City. Have you been there? Oh, it's amazing. Ziggurats rising out of the water, the moonlit hanging in the sky above. You should meet me there so I can introduce you to Lord Vivek. Dobra, czy rozumiesz, co przodkowie ci powiedzieli? Just between us, I understood neither the questions asked nor the answers received. Not that I expected you. Some things aren't meant for mortal minds. That's another reason for you to come to Vivek City, to help me explain what my ancestors said. No dobra. Excellent. I just need to make a quick stop in Saydenin to check on my original traveling companions. When you get to Vivek City, head right to the palace and I'll meet you there. I know that Lord Vivek will want to reward you for assisting me. No dobra, no to spotkamy się w Vivek City. I'll be along shortly. When you get to Vivek City, head directly for Lord Vivek's palace. Tak, już mówiłeś to. Once there, I'll make introductions and we can tell the warrior poet everything we've learned. Of course. As I said, the tribunal consists of our three living gods, Vivek, Almalexia, and Sota Seal. They lead us in spiritual matters and rule over Dunmir society as god monarchs of the Dark Elves. Czyli mamy trzech bogów. I serve Vivek, but honor the entire tribunal. Czy wszyscy podążają za trybunałem?
Unfortunately, no. The Dunmer houses bow to the tribunal, but the savage Ashlanders refused to acknowledge their divinity. The heretics never allowed themselves to be assimilated into the great houses. Instead, they hold to primitive superstitions. No dobrze, to na razie wystarczy. Co ja mam tu zrobić teraz? Mam podążać do tego Vivek City, ale ja bym jeszcze zwrócił tutaj do tej wioski i zapytał, no nie wiem, czy nie ma nic, czy nie ma jakichś innych misji do... Znaczy, czy nikt nie potrzebuje pomocy i w ogóle się pozwiedzam, że jakiegoś kupca znajdę na te moje przedmioty. Nie wiem, które powinienem zachować, które nie. No to jest kolejna księga, to wam tutaj powoli przewinę. Abyście mogli sobie przeczytać, ja to przeczytam później. Okej. I co, czy ja mogę się od was czegoś dowiedzieć? Do mind the Guar. Isn't country life grand? It's like I'm right back at home in Cyrodiil. Aside from the giant fungi and adorable lizard chickens, of course. A co tutaj robi imperialny? Running away from the war on the mainland, of course. More and more arrive each... No dobra, rozumiem, rozumiem. House guard. Co tutaj znajdziemy? Nie wiem, czy mogę wchodzić tak do domu. Aha, czyli mam jakiegoś kucharza. Hello. Today's selection's got a little charred. Mhm, czyli tutaj mamy jakiegoś kucharza, okej, okay, rozumiem. Co tu jeszcze jest w tym mieście? Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Mhm, czyli tutaj mamy jakiegoś takiego ogrodnika. Dobra, wychodzimy. Tutaj co znajdziemy? Tu by się przydało przyjść kiedy indziej. Tu byliśmy. Może ty coś nam powiesz? Dobra, nic nam nie powiesz. To jest ten gubernator. A tutaj nie możemy wejść. Ciekawy jestem, jak wygląda właśnie tutaj to skradanie się. Ciekawe, czy można znaleźć coś ciekawego właśnie w tych budynkach, czy jakieś tam informacje, czy coś. To mnie intryguje. Na pewno bym spróbował, aczkolwiek nie chcę ponieść konsekwencji, bo jednak nie jestem złodziejem, a jestem bardziej takim wojownikiem polującym na czarownicę. Nie, dobra, nie będziemy kraść. Czy znajdę... Oho, tutaj jest jakiś poszukiwany. Wygląda trochę jak kapitan ten, z którym gadaliśmy przed chwilą. Dobra, co my tu znajdziemy? Czy to jest ktokolwiek jest? To jest latarnia, tak? Mamy jakiegoś latarnika? Nie, nic tu nie ma. No dobra, w takim razie chyba nie zostaje nam nic innego niż po prostu kierować się w stronę tego Vivek City, czyli miasta Viveka. Ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku, zagrajmy w Elder Scrolls Online. Ja się z wami żegnam, no i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć, trzymajcie się.